właśnie w tej drugiej części chcę Wam pokazać to drzewo już w pełnej krasie, w pełnej okazałości. Tak jak widzicie, tutaj już mamy drzewo zaimpregnowane. Te deski wzdłuż jeszcze są do impregnacji, do pociągnięcia odpowiednim środkiem. W naszym przypadku, w moim przypadku jest to olej. Jest to olej firmy, tak jak tu widzicie, Kopmans. Jest to jeden z lepszych olejów na rynku, impregnujący naturalne drzewo. Jak wygląda taka impregnacja? No przede wszystkim trzeba mieć miejsce na to, żeby sobie rozłożyć deski i te legary. Legary już mam zaimpregnowane, więc Państwu nie będę pokazywał. Natomiast jeśli chodzi o deski, ja tutaj w takich trochę spartańskich warunkach rozłożyłem sobie deski na, tak jak widzicie, częściowo na stole, częściowo na nieużywanej na dzień dzisiejszy ławce. Poukładałem sobie równiutko. To jest lewa strona. Ten bardzo gęsty ryfel będzie od spodu i będę się starał go dwa razy pociągnąć tym olejem, dlatego że tam już praktycznie nie będę miał dojścia przez najbliższe kilkanaście lat do tej części tarasu. One są już w tym momencie pociągnięte pierwszy raz i lekko sobie przesychają. Natomiast chcę powiedzieć, że drugą warstwę tego oleju dopiero pociągnę jutro albo wieczorem, bo minimum 6 godzin powinien ten olej przesychać na drzewie. Jeżeli jest drzewo naturalne i takie, można powiedzieć, przesnięte, surowe, więc ten olej pierwszym razem bardzo szybko się wchłania i bardzo głęboko. Natomiast drugim razem, jak tu Państwo widzicie, jak się pięknie wchłania, o, widać nawet, pociągnąłem od góry, praktycznie do pół deski mi się wchłonął. Teraz obrócę te deski na tą naszą oryginalną stronę, bo my akurat będziemy mieć, drodzy Państwo, tym grubym ryflem taras ułożony, a więc wszystkie deski poobracam sobie odwrotnie. Tutaj już ta pierwsza spodnia część mi lekko przesnęła, więc już tam nic nie będzie kapać. Poobracamy sobie spokojnie na tą tak zwaną prawą stronę, czyli ta strona, która będzie nam służyła do chodzenia po nim. I mam przygotowany pędzelek, mam przygotowane wiadro. Wszystko ładnie zaraz poukładam, po czym bardzo łatwo jest ten olej rozsmarować. Wystarczy tylko duży pędzel, wiadro dosyć szerokie. No i co? Wlewamy, drodzy Państwo, olej. Ja nie leję go bardzo dużo, dlatego że on lubi dosyć szybko podsychać. Może nawet nie tyle podsychać, co no, żeby się nie wylewał. Po prostu łatwiej mi jest takie wiadro przenosić w ręce, bo cały czas go mam pod sobą, więc olej trzeba troszkę, wiadomo, zamieszać, żeby był zamieszany. Nalać sobie tam odpowiednią ilość tego oleju do wiadereczka. Tak jak mówię, nie ma sensu dużo. Zawsze można dolać drugi raz i trzeci, jak trzeba. No i to jest olej bezbarwny. Wygląda troszkę jak mocna kawa. Powiedziałbym wręcz espresso. Ale tym się nie ma co przejmować, bo właśnie to jest olej bezbarwny, który po rozciągnięciu pięknie uwydatnia, eksponuje słoje tego drzewa, czyli modrzewia syberyjskiego, o którym już kiedyś mówiłem. I bardzo fajnie się rozciąga, bardzo, bardzo łatwo się go rozprowadza po drzewie. Także pokażę Państwu już potem efekt końcowy. Na tym kończę na moment. Jak przemaluję całą powierzchnię, to pokażę Państwu, jak wygląda efekt przemalowania
pierwszego razu. To na razie.